dobry, 6:30, ale tu jest rześkie powietrze. Później robi się strasznie gorąco, ale teraz lecimy na śniadanko. Ostatnie w Chitwan, bo trzeba jechać do miasta. Dobra, idę na dół. Się będzie robić śniadanko, a tutaj chyba ktoś jest w wodzie, czyli jednak zdjęcia hotelu nie kłamały. Przychodzą tutaj też zwierzaki, ale się schował teraz. I tak wygląda normalne śniadanie. Naleśniki, owoce, tost, jajka, ziemniaki, a tak dla dziwaków. W ogóle te talerze ciągle wyglądają jak brudne i mają w każdej knajpie. Przystanek autobusowy. Nasz bus dzisiaj taki większy do Katmandu. 750 rupii. Wygonili nas na sam tył. Ja mówię, czemu? Jest to się gdzieś tam, bo mniej rzuca na tych dziurach, a oni nie mamy rezerwacji wcześniejszej i musimy iść do tyłu. No spoko, a w ogóle wsiadamy do tego autobusu, no i ja pytam, jest klima? Oni tak, i tam oczko puszczają. Oczywiście nie działa, więc ładnie mnie ktoś tutaj wrobił w ten autobus. Był jeszcze ten mniejszy, którym jechałam z Pokhary. Mały, ale elegancki, z klimą, ale nie, tutaj jest taka sama cena w ogóle, 800 rupii. Dobra, jakoś dojedziemy przez te 5-6 godzin. To mnie normalnie chyba nie lubią, ale ciągle tutaj łażę. Albo jakiś wypadek, albo korek. W ogóle się nie posuwamy do przodu po prawie 4 godzinach jazdy. I poprosiłam pana, żeby włączył klimę. Normalnie wszyscy taki uśmiech. Chyba każdy się bał zapytać. Ja mówię, to co, na zewnątrz 33 stopnie, czemu mamy się tutaj gotować? Z zewnątrz ten autobus nie wygląda źle. Napis dla turystów musi być, ale lokalci też jeżdżą. Po prostu on jest taki trochę lepszy i ma klimę, bo ten lokalny jest 2 razy tańszy, ale jest w gorszym stanie. No i co? Przystanek, owocki, kurki, toaleta i jedzonko. Siema. Namaste. Kran działa, ale możesz sobie też tutaj umyć ręce mydełkiem, które wszyscy dotykają. Czemu nie używasz? O Boże. Czemu to są ptaki jakieś pozamykane? Patrz. Co to jest? 6,5 godzin jazdy za nami. Nie wiadomo ile jeszcze, ale mały przystanek. Idziemy do baru. Na pewno coś tutaj wybiorę dobrego. Namaste. O, jakie pyszne rzeczy. Ryż, chyba to co z warzywami. Duble. Jakiś curry. A tu jeszcze dalbat. Nakładacie sobie sami warzywa. I dodatki. Albo ryż. To jest wege? No. A, to są takie warzywa na głębokim to są oleju, warzywa, tak? Na jakimś tempurze takie. No, mówi, że mam próbować tych przysmaków. Jeszcze pani cię oszukała na 100 rupii. Mam to na filmie. Serio? Niezdrowe. Thank you.
tej barwy. Jak się wydarzyło? Wszyscy to już na nas czekają. Siema. Thank you. Yes, yes, okay, thank you. Gdzie jest moja torba? Ale to Leonda. O, thank you. A gdzie ona to Leonda? Dla Perry. Jaki ładny tutaj przystanek autobusowy. I taksa. Proszę bardzo, proszę, proszę. Jej! O, jaki elegancki dywanik mam. Sprytniejsza, bo przejazd rezerwowałam przez apkę, ta, która nie działa w pokarze, widocznie działa tylko tutaj. Spokojnie. I oto ten sławny, polecany hotel przez Pabla. Mam pokój na samym końcu, bo jest tutaj w miarę jasno. Tutaj osłania mur. Jak widzicie? Zapraszam, zapraszam. Tak wygląda pokój za 35 zeta za noc. A, bo tą taką wąską łazienkę, tam są trochę inne. Ale jest ok, podobno szybki net, ciepła woda, czego chcieć więcej. Chciałam jeszcze zobaczyć taras i zachód słońca, ale akurat tutaj nic nie widać. A jeszcze można wyżej wejść, dobra. Można czy nie można? Ja nie wejdę. No dobra, tutaj akurat sobie nie posiedzę, bo są tylko panele słoneczne. Czyli tak jak wszędzie w hotelach, w Nepalu, jak jest zachmurzenie, to może nie być prądu. O. Dużo mają ich. A słoneczko już zaszło z tamtej strony. Niestety nie widać. A tam chyba była próba wybudowania jedynego wieżowca, ale chyba tego nie skończył. Dosłownie naprzeciwko hotelu mam knajpę dla siebie. Always happy, czyli będę szczęśliwa, bo tutaj wszystko jest zdrowe, wege i na pewno będzie pysznie, bo ma tyle opinii w internecie. Na 60 opinii 5 gwiazdek. Można sobie też skomponować sałatkę albo coś wybrać. Sałatki za mniej więcej, ile to jest? 500 rupii, 15 zł, nie, trochę więcej niż 15, 18 zł. Tortiki tańsze. A tutaj bardziej śniadaniowo. To co bierzemy? Ale masz dobrego wrapa, a ja mam sałatę meksykańską. Tanecznego. Dzień dobry. To dzisiaj ja mam wrapa w tej samej knajpce, co jedliśmy wieczorem. Słuchajcie, pierwsza noc w Katmandu. No jest zdecydowanie głośniej niż w pokarze, ale miałam korki w uszach. No i szukam teraz siłowni rano, bo już nie byłam parę dni, czuję się trochę tak źle z tym. Mam nadzieję, że coś tutaj w okolicy znajdę. A tak w ogóle, tak wyglądam bez makijażu całkowitego, nawet nie mam żadnego kremu czy nic. Po prostu tutaj jest inne powietrze, bardziej suche. Nic mi nie wyskakuje, tak samo w Polsce nie miałam problemów z cerą. A w Tajlandii co chwilę, tam jest wysoka wilgotność. Jest tak gorąco, po prostu skóra ciągle produkuje ten, nie wiem jak to nazwać, łojotok. Więc to na plus, ale powietrze tutaj jest gorsze niż u mnie na wyspie, bo ten kurz i to wszystko, więc ciężko się oddycha, ale mam lepszą cerę. Dobra, koniec tego gadania. Smacznego. Dzień dobry pieski.
Pora wstawać. Zdecydowanie jest tutaj więcej psów na ulicach niż kotów. One są takie brudne, zakurzone. Ale nie wiem, jak będzie mi szło z nagrywaniem na ulicach tutaj. Ciągle się ktoś przyczepia. No widać, że jestem nie stąd. Więc proszę o kasę, o jedzenie, o wszystko. Muszę być ostrożna. Ta siłka jest, powiedzmy, taka oldschoolowa. Ale nie chcę się szukać dalej, bo tutaj mamy bliżej, jakieś 200 metrów. No, ale coś tam poćwiczymy. Wyjściówka kosztuje 500 rupii, czyli chyba 18 zł. To dłużej sobie nikt nie pobiega. Pytam pani, czym mogę umyć sprzęty, bo to są szmatki. Ona mi daje takie coś do skór, albo mleczko do skór. Mówi, ale jakiś alkohol czy coś. Nie, nie mamy. Spoko. A jak tu przejść bez świateł? Ktoś mi powie? Przegapiliśmy to wejście do ogrodu, ale jest tutaj. Ogród marzeń. Nie wiem, dlaczego jest polecany na zachód słońca, bo zupełnie go nie widać. Ogród powstał w latach 20. mniej więcej. Założył go pan Kaiser, który był tutaj jakimś marszałkiem armii królewskiej Nepalu. No, a później to przeszło w ręce rządu. Szczerze, jakoś nie powala. Wejście kosztuje 400 rupii. 13 zł, coś takiego. 5-10 minut spaceru i tyle. Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to. When I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing at night to warm. Ten mój przyjazd do Katmandu nie był do końca planowany, ponieważ myślałam, że to zrobię w drodze powrotnej, ale już pisałam pod jednym z moich filmów, że Pablo ma kłopoty. Nie wyjechał z kraju. Siedzi w Katmandu, areszcie. Więc no cóż, Chitwan, tutaj się zawinęliśmy, żeby go odwiedzić. Grzesiu go wcześniej odwiedzał cały czas. No i mam nadzieję, że już w momencie publikacji tego odcinka jest na wolności, w sensie Pablo, i że opublikuję film o tym wszystkim. Nie chcę teraz nic mówić, żeby tutaj nie zaszkodzić, nie wiem, kiedy to też wrzucę na YouTube'a. No ale średnia sytuacja, powiem wam szczerze. Bo to nie jest jakiś turysta, który tutaj przyjechał pierwszy raz, nie wie, jak sobie poradzić. No on nawet mówi po nepalsku i w ogóle, a jednak zawinęli go na lotnisku, nie wpuścili do samolotu, no i biedny siedzi.
średnio ma tam warunki, w jakimś przeciągu siedzi, jest w ogóle chory. Powiem wam, że no smutno, smutno mi. W ogóle też tak trochę popsuło mi to obraz tego kraju, bo ja tu sobie zwiedzam, haha, szczęśliwa, no a mój kolega, znajomy siedzi w więzieniu. No ale cóż, idę coś zjeść sama, bo Grzesiu ma dużo roboty. Ja będę pracować później jeszcze. To kończymy ten dzień w Katmandu. Zdrową michą za 4 dolary. Takie pyszności. Ziemniaki, cieciorka smażona albo grillowana. Raczej przysmażana. Do tego warzywa, brokuły, kalafior, cebulka, no i sałata. Smacznego dla mnie, smacznego dla was i widzimy się w kolejnym odcinku z Nepalu. Buziaki, cześć!